Mogę sobie. Ej, wow. Okej. To jest ogromna przewaga Logitecha. Ale nieprzyjemne to jest. To jest coś innego, ziomek. Kurde. Okej. Czegoś takiego nie ma w innej kierce. O, ale ciężkie. To jest Logitech G Pro True Force dla PlayStation 5 i PlayStation 4 oraz dla PC-tu. Bardzo ciężki, duży karton. I tak szczerze mówiąc, to byłem mocno zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że taka kierownica jest już na rynku. Bo nie było jakiejś zapowiedzi od Logitecha, a wręcz przeciwnie, bo Logitech przekazał, że kończy z kierownicami na G29, na G920, potem było G920 chyba 3. Teraz pojawiła się wersja Pro kiery, która wygląda obiecująco, Direct Drive. Za chwilę sprawdzimy, jak to działa. A teraz zobaczmy sobie to razem. Okej, tu mamy jakąś instrukcję obsługi. Zobaczmy chwilę tutaj. Więc mamy tak, w zestawie jest kierownica, jest baza, są przewody. A czy są nadepki? Bo nie widzę tutaj. Mam nadzieję, że są, bo sama kierownica to będzie trochę za mało. Jest jakaś naklejka. O, tutaj mamy samą bazę. I zobaczmy, jak to wygląda. Czyli coś, na co będziemy się najwięcej patrzeć podczas grania na tej kierownicy. Wow. To jest naprawdę dobrze wykonane. To znaczy, jak robiłem test Logitech G29, to oczywiście to nie jest jakaś najlepsza kierownica, nie była jakaś najlepsza kierownica na świecie już wtedy, ale na jakość wykonania naprawdę nie mogłem narzekać, bo w ręce trzymało się to dużo lepiej niż na przykład Thrustmastera. I tutaj trzymam teraz wersję, no, ulepszoną znacznie kierownicy. Można śmiało powiedzieć, że to jest następca. I zobacz na to. W standardzie mamy magnetyczne łopatki. W standardzie. I mamy jeszcze dodatkowe łopatki. One są używane na przykład w F1 i można je zbindować jako sprzęgło. Także też sobie to oczywiście sprawdzimy. Baza jest potężna, ziomek. Wow! Ziomek! To jest zajebiście ciężkie. Oczywiście też wykonane bardzo dobrze. Plastiki mega fajnie zaprojektowane. Nie ma tutaj żadnych takich krawędzi ostrych. QR coś mi przypomina. Chyba coś podobnego mamy w Fanateku, no nie? Ale sprawdzimy, jak to działa. Ej, zobaczcie, nie mamy tutaj nielimitowanego obrotu. Kiera nie jest teraz oczywiście do niczego podłączona, ale mamy tutaj mechaniczną blokadę obrotu. Wow, jestem w szoku trochę, no bo to nie jest taki 100-procentowy direct drive w takim razie. Mamy złącza USB, zwłaszcza jaki, nie wiem czy widzicie, ale tam jest potężny wentylator w środku, ale mamy złącza USB-A, zasilanie oczywiście. I kontakt z komputerem USB Micro. Hall Effect Gas. 12-bit resolution. Toll free adjustment pedal force. Aluminium pedals. I bam! Kurde, nie mieszczą mi się tutaj te wszystkie kartony. Ale tak, mamy nadepki. No i one wyglądają pro, przynajmniej na obrazku. Dlatego bierzmy się za unboxing. Co mamy tu w środku? O! Słuchawki? Nie, to tego nie będziemy testować. I wyciągamy nasz nadepki. Ale to ciężkie. Ciężkie i duże. Spoko w sumie, że wszystko można do siebie podłączyć przez USB-A. No nie, zobaczcie, od razu mamy tutaj kabelek. Zobaczmy mocowanie. Okej, okay. Czyli mamy tutaj mocowanie na jakieś śruby. Hamulec. Spoko, progresywny. Ładnie, ładnie. Oczywiście sprężyny możemy sobie wymieniać na inne, żeby sobie zmienić charakterystykę działania tych nadepek, ale ja chyba teraz tego na potrzeby testu nie będę robił. Możemy sobie także zmienić położenie.
możemy sobie przesunąć, widzicie, że tutaj są szyny, można sobie tu od spodu odkręcić i sobie regulować tak, jak nam się podoba. Tutaj mamy podziałkę, tu mamy też, ok, kabelek jest tu schowany, tu możemy sobie poprowadzić go w ten sposób. Podłączenie wygląda na bajecznie proste, spoko. Wykonanie jest bardzo ładne, bardzo dobre. Mamy wszędzie plastik dookoła. Taki, tutaj mamy podgumowane. Myślę, że będzie fajne pod piętą. Ja mam takie trochę nieprzyjemne. I tutaj wszędzie pod spodem jest plastik, ale ten plastik jest taki, czuć pod palcami, że to nie jest jakieś dziadostwo. Spoczko, ale jest to plastikowe, nie? Tutaj te elementy są metalowe. Ale to całe tutaj dookoła, do czego mocujemy te metalowe elementy, to jest plastikowe. Pytanie, czy moglibyśmy się pozbyć tego plastiku ewentualnie i przyczepić same te nadepki? Właściwie patrzę teraz, że ten moduł chyba można odkręcić, wiecie? Więc teoretycznie byłaby szansa, żeby same te nadepki odkręcić. I wiesz, przymocować je sobie do stanowiska całkowicie oddzielnie, jeśli byśmy chcieli. I tak to sobie wygląda z tej perspektywy. Tutaj oczywiście też te nadepki możemy sobie regulować, dać wyżej, niżej, jeśli chcemy. Tutaj mamy pedał gazu. To też jest w sumie metalowe, tak patrzę teraz. Naprawdę spoko to wygląda, wiesz? No i tak, sprzęcik wygląda już zamontowany, zobaczcie. Cyk, cyk, tutaj mamy złapane niestety tylko na dwie śruby, ale jest to w 100% wystarczające, dlatego że baza jest ciężka i tutaj zabrakło mi jednej śrubki, znaczy mam śrubkę, ale po prostu nie pasuje do tej bazy. Zobaczcie, tutaj mamy ekranik, na ekraniku różne rzeczy, naciśniemy sobie sprzęgło, naciśniemy sobie hamulec, naciśniemy sobie gaz i tu mamy jeszcze coś dodatkowego, chyba handbrake, bo jest tutaj takie duże H i jeszcze jest AA i AB. Więc Logitech prawdopodobnie ma w planach wypuścić też jakąś skrzynię biegów albo swój hamulec ręczny, taki wiesz, bardziej pro. Ale jeśli chodzi o obsługę, jeśli chodzi o sterownik, wszystko jak do tej pory idzie bardzo gładko i przyjemnie. Nie muszę się niczym przejmować, jeśli chodzi o konfigurację. Zobaczymy, jak to będzie w grach. Podczas pierwszego włączenia kierownicy mamy tutaj dostępne menu. Po tym menu możemy się poruszać i wybieramy sobie konsolę czy komputer, na którym będziemy grali. Ja w tym wypadku będę grał na PC-cie, dlatego sobie pokrętłem. Zmieniam na PC-ta i tutaj sobie akceptuję. Pyk. Zaktualizowaliśmy sobie oprogramowanie naszego sprzętu i tutaj możemy przejść sobie do ustawień. Teraz sobie manipuluję hamulcem i ustawiam jego opór. I 80 kg to już mocno mnie wbija w fotel, żeby go docisnąć do końca. 25 kg. O, 25 chyba będzie spoko. No i tutaj oczywiście mamy gaz i sprzęgło. Okej, tutaj możemy sobie obrócić naszą kierownicę. Powiem wam, bardzo dużo siły trzeba włożyć w to, żeby obrócić ją do końca. Teraz mam ustawione 900 stopni i jeszcze mogę do tych 1080 dokręcić mocniej, jeśli chcę, ale w tym momencie się ta kiera blokuje. No, ciekawie to pracuje. Teraz sobie zjechałem z damperem do końca, a czuję ten taki stały opór. Może tak jest tylko w sterowniku, a jak już będziemy w grze, to będzie normalnie. No i tak się zastanawiam, bo jestem teraz w grze. Kierownicy nie konfigurowałem w żaden sposób tutaj w Fordzie. Czy ona została wykryta przez grę w jakiś sposób? Logitech słynie z tego, że jest kompatybilny praktycznie ze wszystkim. Zobaczmy. Kurde, ty, coś się zrobiło. Czyżby Forza automatycznie wykryła Logitecha? Ej, serio, nic tu nie klikałem. Dobra, coś mi się tu otworzyło, zobaczmy. Mogę sobie... Ej, wow. Okej. To jest ogromna przewaga Logitecha.
Zobaczmy. Ja pierniczę, od razu wykryte wszystko. Niczym nie muszę się przejmować. Okej. Okay. Wiecie, dlaczego to jest duża przewaga Logitecha? Osoby, które nigdy nie miały kierownicy, nie zrozumieją tego, ale ja się naprawdę bardzo dużo pokonfigurowałem tych kierownic w różnych grach. Oczywiście Forza to jest taka casualowa gierka na kierownicę, no nie, ale spędziłem dużo czasu na konfigurowaniu tego wszystkiego, na bawieniu się z ustawieniami i posiadanie gierki, która automatycznie jest już wykryta w grze, skonfigurowana tak, żeby jeździć. Nie wiem, jak się będzie jeździć, zaraz zobaczymy, ale samo to robi na mnie wrażenie. To mnie po prostu rozwala. Okej, mam tu Pagani. Spróbujmy się kawałek przejechać. Aha, mam ze sprzęgłem ustawienie. Wezmę sobie kontroler. To jest co moje pierwsze metry jazdy na tej kierownicy. Odpaliłem Forzę. I samo to, że już jest skonfigurowane. Wow. Dobra, ale co z Force Feedbackiem? Właśnie, zobaczmy, o co tu chodzi. Okej. Wow, co to było? Ale dziwnie. Kierownica jest generalnie mała. Ja gram na sporo większym calu kierownicy. Nie przeszkadza to jakoś mocno, ale z drugiej strony te 11 Nm na takim małym calu jest wyczuwalne mocno. Trzeba się nagimnastykować, żeby dobrze to opanować. Oczywiście, jeśli ktoś z was miał, a podejrzewam, że wiele osób miało lub grało na kierownicy G29, znacie tego Logitecha, słynnego. To jest chyba najpopularniejsza kierownica na rynku, prawda? I przesiadając się na taką kierę, od razu poczujecie różnicę, oczywiście w mocy, ale także usłyszycie te różnice w postaci tego, że jest niesłyszalna. A Logitech G29, wiadomo, wiecie, o co chodzi, nie trzeba tłumaczyć. No jest strasznie głośno, nie? Ej, dosłownie wiertarka udarowa. Wszystko jest super sztywne. Jak widzieliście, są tutaj pewne podobieństwa mocowania kierownicy jak w Fanateku. Ale zdaje się, że Logitech odrobił tutaj lekcję i ulepszył to mocowanie. Odczepiam sobie kierownicę. W każdej chwili mogę sobie ją odczepić i przyczepić ponownie. I widzę tutaj różnicę i to mocowanie jest na pewno dużo bardziej dopracowane. Wkładasz kierownicę, kiedy chcesz. Wygląda na to, że jak odpinamy kierkę, to ona się po prostu całkowicie wyłącza. Czy będzie od razu działać w grze? To jest w sumie fajny test, no nie? Tak. Ja, bez problemu. Okej. Nieźle, to mi się bardzo podoba. Przejechałem się trochę tym samochodem, to teraz może sobie zmienimy na jakiegoś offroadowca. Offroadowe samochody prowadzą się zupełnie inaczej, wtedy ten force feedback jest taki, wiesz, gładki, taki... Zobaczymy, jak będzie na tej kierce. Na pewno jest zupełnie inaczej niż ja mam ustawioną swoją kierownicę. Tutaj jest taki mocny damper, nie możesz sobie tak szybko pomachać tą kierką, więc będę musiał tutaj jeszcze pogrzebać w ustawieniach. Nie wiem, czy mam to robić w ustawieniach Forzy, czy jakoś oddzielnie. Teraz zobaczymy. Zmienimy sobie kamerę może. O! Jedziemy sobie po offroadach. Tutaj jest ten force feedback na maksa teraz włączony, zrobiony. Ale chyba ten samochód jest... na twardo zrobiony, mimo że to taka offroadówka jest obniżony jakoś czy coś. A, tu mam jeden bieg, okej. Okay. I chyba zauważyłem to, w czym Forza niestety jest słaba. Czyli jak mamy ustawiony taki mocny damper, to kierownica tak reaguje z bardzo dużym opóźnieniem. I jeśli jeździmy sobie tak normalnie po świecie, to wszystko jest w porządku, to możemy się w miarę jakoś tam ścigać, ale gdy trzeba szybko zareagować, na przykład jedziemy sobie po offroadzie i trzeba szybko skontrować,
To już jest poważny problem. Już nie mówiąc o samym driftowaniu. No i tak jak myślałem, problemem tutaj nie jest kierownica, a sama Forza. Musimy sobie w sterownikach całkowicie wyłączyć efekt damper. To znaczy ja sobie go zjechałem do 7%, ale zjedźmy go nawet do końca. I wtedy ta kierownica reaguje w grze tak jak powinno, więc posiadacze nowego Logitecha, wyłączcie sobie to, bo inaczej nie pogracie. Naprawdę. Włączcie sobie ten damper, który jest w grze i będzie wszystko w porządku. I teraz co ja zrobiłem? Jak sobie wjeżdżam na offroad, to mamy mniejszy force feedback. Przypominałem, teraz mam ustawione 11 Nm. W mojej bazie mam tylko 8 Nm, coś takiego, 8 albo 9. A tutaj mam 11, więc jest trochę więcej i mam ustawione teraz wszystko na maksa. Moim zdaniem najlepszym testem osiągów wydajności kierownicy jest driftowanie w jakiejkolwiek grze. O kurde, tutaj reakcja jest natychmiastowa. Wow. O kurde, to samo driftuje, ja praktycznie nic nie muszę robić. Wow. Ja sobie zmniejszyłem w sterownikach damper, czyli ten taki naturalny opór kierownicy. Nie mam tutaj hamulca ręcznego, ale dla chcącego nic trudnego. O! Pojawiła się oscylacja. Ktoś to pierwszy raz na kierownicy gra, może się tego wystraszyć, ale to nie jest nic złego. Po prostu trzeba sobie w sterownikach dostosować tak ustawienia kiery, aby tą oscylację zminimalizować. I możemy to zrobić na kilka sposobów. Albo zmniejszyć trochę moc. Zobaczcie sobie, możemy sobie zmniejszyć trochę moc. Na przykład do 8 Newta, albo możemy też zwiększyć damper, czyli ten taki max, czyli ten taki naturalny opór kierownicy. Możemy też włączyć sobie filtr force feedbacku, wtedy ten force feedback nie jest taki raptowny i gwałtowny. Więc tutaj trzeba troszeczkę tymi suwakami się pobawić. Okej, i wracamy do gry. Zobaczmy teraz, co się stanie. I teraz jest super. Kiera i tak reaguje błyskawicznie na to, co się dzieje w grze. Brakuje mi trochę hamulca ręcznego i sprzęgła. Mógłbym co prawda sobie sprzęgło włączyć, bo mam w sumie tutaj sprzęgło. Nie lubię zmieniać na łopatkach biegów przy driftowaniu, bo jak masz tak kierownicę, to nie wiesz, co masz tutaj zrobić, no nie? Podczas driftu, jak ci się, wiesz, wszystko szybko obraca. Dlatego wolę mieć tą sekwencję. Oczywiście mam tutaj lewarek do zmiany biegów i hydrołapa, ale to jest do Fanateka, do Logitecha to mi nie będzie pasować. Wygląda na to, że chyba znalazłem dobre ustawienie do tej kiery tak na szybko i zdaje się, że w Fordzie mogę już sobie normalnie driftować i chyba także normalnie jeździć i ścigać się. Wow! Wszystko dokładnie czuć, krawężniki, uderzenia, zwłaszcza jak uderzymy w jakiś inny pojazd. Bardzo dobrze jest to wyczuwalne na kierownicy, aż sobie chyba na swojej zwiększę force feedback, tak normalnie jak gram. Ale reakcja na wszystko, co się dzieje w grze, jest błyskawiczna. Same te ustawienia w sterownikach są mega proste, więc jeśli ktoś nie jest wtajemniczony w świat sim racingowych wyścigów i w ogóle tych sprzętów i kierownic, to myślę, że Logitech jest dobrym startem, żeby wejść w coś takiego mocniejszego, bardziej profesjonalnego, bym powiedział. Ale jeśli możemy tutaj mówić o sprzęcie profesjonalnym, bo przecież na tym się nie zarabia, z tego się czerpie radość, prawda? A, widzę, że jest tutaj też dość powszechny problem w Fordzie.
Mam coś podobnego na mojej kierownicy, a raczej miałem na Xboxie. To znaczy, na tej kierownicy maksymalny kąt skrętu to jest 1080 stopni. I gdy ustawimy sobie 900, tak jak normalnie ja sobie tam jeżdżę, driftuję i tak dalej, to niestety ruchy kierownicy z kierownicą w grze nie są zsynchronizowane. Dopiero te ruchy kierownicy są zsynchronizowane, jeśli ustawimy sobie na mojej kierce 1080 stopni obrotu. Więc wtedy jest idealnie, tak jak powinno być. Natomiast jeśli ustawimy 900, to niestety nie. Ja mam wersję na PlayStation 4 i PlayStation 5 i myślę, że to jest jedyna taka prawilna wersja, jaką powinniście sobie wybrać. Dlatego, że większość Xboxowych gier jest na peceta, no nie? A jeśli kiedyś w planach będziecie mieli kupno PlayStation 5, no to możecie sobie ograć na tej kierownicy z kompatybilnością z PlayStation. Możecie sobie ograć zajebiste Gran Turismo 7 chociażby, które ma fantastyczne wsparcie właśnie dla kierownic. I myślę, że Logitech nowy, ten na którym gram teraz, będzie miał naprawdę świetne wsparcie. Okej, pierwsze odpalenie. Euro Truck Simulator. Już coś tam kliknąłem. O nie. Tylko nie to, myszka mi ucieka. Nienawidzę tego. Jak się podłącza nową kierownicę, nowe urządzenie wskazujące, zawsze tak jest. Okej. Okay. Odpaliłem kierownicę w zgodności z G923. I tu możemy sobie force feedback ustawić, możemy sobie damper ustawić. Ale pana to. Także Euro Truck, no trzeba by było przy Euro Trucku trochę posiedzieć jednak w tej konfiguracji. Mamy tutaj oczywiście profil dla Logitecha G, ale nie jest tutaj tak przyjemnie jak w Fordzie. I trzeba, wiesz, no chwilkę tutaj czasu poświęcić, żeby to dobrze pokonfigurować. Natomiast dałoby się to zrobić, oczywiście, nie? Z moją kierownicą miałem dokładnie takie same problemy i też musiałem, bo kurde, śmieszne to jest, musiałem chwilę posiedzieć, żeby to naprawić, ale z czasem oczywiście dało się to zrobić. Natomiast Euro Truck Simulator jest taką grą, która nie wymaga jakiejś pro kierownicy i nie wiadomo czego. Po prostu jak już podłączycie taką dobrą kierkę i będziecie sobie na niej grali, to będziecie czuli absolutnie wszystko, co się może dziać w grze i z waszą ciężarówką. Tak, więc jak zajedziemy sobie gdzieś tutaj na offroadzik. O! Od razu to ładnie czuć na kierce, prawda? I tutaj mamy co? Ogólny przyrost momentu, że tak powiem. Mieliśmy na maksa, to jest chyba 200%, tak? Centrowanie przy dużej prędkości. Tu musimy sobie te efekty pozmniejszać, żeby nie działy się takie dziwne rzeczy, jak widzieliście. No i zobaczmy, co się będzie działo teraz. Zobaczcie. Skręć w lewo. Widzicie? Żadnych problemów. Więc jak najbardziej, no, można sobie grać na tej kierownicy, tylko Euro Truck jest taką grą niewymagającą, nie? Dla kierownicy, tylko chcę wam pokazać, że to wszystko ładnie działa i trzeba by było trochę więcej czasu poświęcić na konfigurowanie tego. Ale tutaj absolutnie nie sprawdzimy możliwości tej kierki. Możemy sobie wjechać na krawężnik i... O! I ładnie sobie to wszystko reaguje. Tak, możemy sobie w grze znowu zwiększyć ten force feedback, jeśli chcemy powalczyć z kierownicą, ale no tutaj jest tak raczej na luzaku, nie? Wbiłem sobie do SnowRunnera i od razu na samym początku mogę sterować już kierownicą w menu. Zmniejszę force feedback, żeby mi rąk nie połamało. Ty, ale... Odpaliły się jakieś wibracje! Coś tu wibruje w środku, ej. No? To na bank nie jest od silnika, to znaczy nie od tego, który podaje nam moment obrotowy. Wow! Okej, okay, ta gra obsługuje True Force i ta kierownica ma w sobie ten True Force. I ten force feedback, czekaj, muszę ściągnąć słuchawki, bo...
Jest to słyszalne. Czekaj, bo ja nie wiem, czy to... To imituje dźwięk... To imituje dźwięk silnika. To znaczy obroty silnika, wiesz? Im wyższe obroty, tym ta kierownica też wydaje z siebie jakieś takie inne dźwięki. Dziwne to jest. Okej. Okay. Dobra, a ustawmy sobie teraz force feedback na maksa. Zobaczymy, co się stanie. Tutaj w tej grze możemy naprawdę się fajnie pobawić z force feedbackiem, bo jest tutaj dużo takich nierówności i momentów, kiedy koła naprawdę potrafią nam się mocno zablokować, albo gdzieś tam wjedziemy i jest trudno się z tego wydostać. Wtedy kierka naprawdę fajnie reaguje na to, co się dzieje w grze. Ale te dźwięki, które kiera z siebie teraz wydaje, to jest dziwne. Chyba możemy sobie to zminimalizować. Ale te dźwięki są dziwne. Czekajcie, wezmę rekorder. To wam to nagra. Okej, okay, przejechałem się kawałek. Posłuchajcie tego, teraz jesteśmy na postoju. Dodaję gazu. Wow, to jest mega dziwny dźwięk. Mega dziwny dźwięk, ale też mega dziwne wibracje, bo ja przez chwilę miałem wrażenie, że coś jest nie tak z kierownicą, że ona jest popsuta, a to jest jej feature. Ale nieprzyjemne to jest. To jest wibracja połączona z dźwiękiem i jest to tak nieprzyjemne, jakby ktoś delikatnie pazurami jechał po tablicy. Coś w tym rodzaju. Wow. To jest dziwne. Ale dziwne uczucie. Okej, teraz wjechaliśmy w takie błoto. I też to wydaje się. Są jakieś takie fest mocne wibracje połączone z czymś jeszcze. Ale jest to tak dziwne. Okej, okay, mamy tutaj F1 2022, od razu została wykryta kierownica. No, F1 akurat słynie z tego, że z tym tutaj nie ma żadnego problemu. Zaszalejmy, ustawmy force feedback na maksa, 11 Nm. O, już widzę, że pojawiły się takie kropki wskazujące obroty, jakie mamy w wyścigówce, także to tutaj jest kompatybilne z tą kierownicą. No nie ma co się dziwić, ta gra ma naprawdę genialne wsparcie praktycznie do wszystkiego. Ojej, boję się trzymać kierownicy trochę, bo... O, nie, ja jej nie trzymam, pieprzę to. Czekam, aż się odpali, okej, okej, dobra.
Powinny być już ustawienia jakieś predefiniowane dla tej kierownicy. Możemy sobie jedynie kąt skrętu tutaj zmienić na 360. Ja tutaj nie mam teraz presetu zrobionego pod F1, ale polecam wam zawsze sobie ustawić 360, jest optymalnie wtedy. Ojej. Tak, i tutaj też mamy te efekty True Force. Ojej. Ale to jest dziwne, tutaj jeszcze bardziej to czuć niż w SnowRunner. Ooo! Najazd na tarki jest! Wow, ty! O, ale dziwne! To słychać w mikrofonie nawet! Takie to głośne! Ja pierniczę! Można to sobie oczywiście chyba wyłączyć. O, TF Audio, to chyba tu było. Dobra, i ściszamy sobie to. Tak, to się nazywa, to jest, TF to jest chyba skrót od True Force. O, i teraz jest wszystko całkowicie głośne. Wiecie, co mi przyszło teraz do głowy? Że te True Force to jest symulator G29. Jakbyś chciał sobie przypomnieć, jak to się kiedyś grało, to masz te True Force. O Boże. No i zobaczcie, teraz najeżdżam sobie na tarki, ściszyłem sobie True Force do maksa, czyli, znaczy do minimum, a teraz z powrotem dajmy sobie na maksa. Nawet na tym moim głównym mikrofonie, który ma tłumienie szumów wszystkich na bardzo wysokim poziomie i tak słychać to True Force, także to jest bardzo głośne, ale przede wszystkim wibracje są mega intensywne. Nie będę nic mówił przez chwilkę, sami posłuchajcie. To jest coś innego, ziomek. Kurde. Okej. Okay. Czegoś takiego nie ma w innej kierce, wiesz? To sobie oczywiście możemy ściszyć, nie? I ustawić, albo ustawić na po prostu jakimś tam niższym poziomie, żeby nam aż tak bardzo nie przeszkadzało. Jeszcze możemy ściszyć do... Bo teraz było na 50%, ustawmy sobie na 30%. True Force. O, i teraz działa to naprawdę bardzo fajnie. Nie jest to aż tak słyszalne, wydaje mi się. A jedno... Czekaj. Patrzę, czy mikrofon to zbiera, ale chyba nie zbiera. Dopiero będzie zbierał, jak ja będę mówił, ale sam z siebie tego nie wyłapię. Wow, to jest naprawdę bardzo fajne. Wiesz, w innych kierownicach też możesz poczuć tarki i efekty na tych tarkach, no nie? Ale niektóre tylko kierownice mają tak zaawansowane wibracje i Logitech tutaj poszedł o krok dalej z tym True Force. Ja nie grałem na G923, nie wiem jak to tam było zrobione, ale podejrzewam, że podobnie, z tym, że tutaj chyba te efekty jeszcze bardziej zintensyfikowano, jeśli ktoś chce oczywiście, żeby były bardziej intensywne. Teraz zmienię sobie do zera to. O tak, i najeżdżanie na te tarki dalej czujemy. Oczywiście bazując na tym force feedbacku, wow. Przejechanie przez te progi zwalniając, czy jak to się tam nazywa, jest fajne. Wow. Okej.
To jest naprawdę mocne. Ja mam teraz force feedback ustawiony tutaj na tej kierownicy na maksa. I to kopię, ale kopię w bardzo przyjemny sposób. Ja mam wrażenie, że każda z tych kierownic, które testuję, to są naprawdę topowe kierownice. Ale każda w jakimś tam sensie inny ma ten force feedback w odczuciu. I ten force feedback, który jest w Logitechu, porównałbym do Mozy bardziej niż do Fanateka. W Fanateku jest to wszystko takie bardziej gwałtowne, bym powiedział. Przynajmniej na tych ustawieniach, na których ja gram, bo ustawienia mają jednak spory wpływ na to, jak się odbiera daną grę, no nie? Wow. Ale to jest dziwne. Jeszcze raz włączę sobie to True Force. Na... O, dam sobie na 10%. Zobaczmy teraz. A na 10% jest prawie niewyczuwalny. Dajmy sobie na 20. Na 20 już jest mocno wyczuwalny, okej. Tak. O. Jazda po tych tarkach jest uzależniająca, ziomek. Naprawdę. Zwłaszcza jak testujesz sobie kierownicę, bo jak już będziesz normalnie jeździł, to raczej nie będziesz tego robić cały czas, ale wiesz. Jest to po prostu coś ciekawego. Ten True Force może zrobić różnicę... Wow. Kurde. Okej, to robi różnicę. To jest fajna gra właśnie do testowania takich spraw, bo ona zawsze wszystkie prawie kierownice obsługuje jako pierwsza i robi to dobrze. Wiesz, nie musisz grzebać się w tych ustawieniach jak w Euro Trucku czy w SnowRunner, prawda? Bo tutaj od razu wszystko jest i jest tak, jak powinno być, nie? I praktycznie zawsze są te technologie wszystkie wspierane. Cały czas na tarki, kurde. No tarki są najważniejsze, kurcze, w tej jeździe teraz. Ale True Force ustawiony na maksa w tej kierownicy jest mega intensywny. Aż taki nieprzyjemny, wiesz? Takie kurcze drapanie po tablicy szkolnej trochę, bym powiedział. Podejrzewam, że Logitech w przyszłości wprowadzi jakieś swoje takie kierownice wymienne do tej bazy, bo bardzo łatwo jest ściągać sobie koło i wymienić na coś innego i na przykład do F1 moglibyście mieć zupełnie inną obręcz, prawda? Więc tutaj jest spore pole do popisu, jeśli chodzi o ekosystem. Szkoda jednak, że mają tą blokadę, jak mamy tam 1880 stopni obrotu, że jest ta blokada. Myślę, że mogliby jednak skonstruować tak tą bazę, żeby tego limitu nie miała, ale z jakichś powodów zdecydowali się na takie rozwiązanie. No i tyle. Ale feature'y tej kierki są spoko i możliwości, przede wszystkim kompatybilności, to jest coś, co wyróżnia Logitecha na tle konkurencji zdecydowanie. I to jest coś, co Logitech sam sobie wypracował, prawda? Bo te kierownice są na rynku już od bardzo dawna i zresztą są to chyba jedne z pierwszych urządzeń wskazujących na rynku tego typu. Więc Logitech tutaj ma wypracowane już jakieś zaplecze i kompatybilności i tak dalej, i tak dalej. Jadę te okrążenia i cały czas na tarki, cały czas na te progi. Naprawdę robi to robotę. Jest to przyjemne po prostu, no. Jezus! Ty lepiej, kurde, każdym tłuszczem. A wcale nie chodzi o to, żeby jechać szybko, wiesz, tylko tak po prostu sobie o... Wszystkiego próbować tutaj, na tym torze. Wow! Moi drodzy, jeśli macie jakieś pytania co do Logitech G True Force Pro, nie wiem, pomyliłem chyba, od końca powiedziałem tą nazwę, to oczywiście wpiszcie w komentarzach. Ja miałem w planach jeszcze przetestować Assetto Corsa, ale myślę, że chyba już wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć o tej kierownicy i niewiele w tej Assetto Corsie myślę, że wskuramy. Bo to, co mieliśmy sprawdzić, to sprawdziliśmy już w tych grach, no nie? Assetto Corsa wiadomo. Jeśli chodzi o samą taką jazdę, same takie osiągi tej kierownicy, to one są bardzo porównywalne do innych Direct Drive'ów na rynku.
No ale ta kierownica ma jednak takie swoje cechy, które ją wyróżniają na tle konkurencji, no nie? I nie jest to działanie samej kiery Direct Drive'u, tylko jest to kompatybilność, jest to ten tryb True Force w grach, które to wspierają, może się to komuś podobać, ale myślę, że to jest też taka funkcja jak z tymi adaptacyjnymi triggerami w PlayStation, że o, fajne to jest czasami, niektórzy będą używać, a inni prawdopodobnie większość sobie to po jakimś czasie wyłączy, no nie, bo będzie ich to wkurzać. Przecież ja grając w God of War'a miałem praktycznie cały czas włączone adaptacyjne triggery, tak jak na przykład w GTA Online miałem to wyłączone, nie? Więc to jest jakaś tam dodatkowa opcja, ale kto będzie chciał, to sobie to włączy, kto będzie chciał, to sobie to wyłączy, nie? Jeśli komuś na tym zależy, to po prostu kupi sobie Logitecha, jeśli komuś na tym nie zależy, to może też kupi Logitecha albo jakąś inną markę. Tyle, moi drodzy, sprzęt jest naprawdę fajnie wykonany, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o wrażenia takie, wiesz, z dotykania tego sprzętu. QR, czyli to mocowanie, które jest mimo wszystko podobne trochę do tego od Fanateka, jest lepiej wykonane od tego Fanateka. Nie ma takich luzów. Na Fanateku są luzy, jeśli nie przykręcisz sobie takiej śrubeczki, to niestety są luzy. Naprawdę. Na Fanateku. Tutaj tych luzów nie ma, absolutnie żadnych luzów, łączenie jest metalowe i przyczepiasz kierownicę, jedziesz. Nie przyczepiasz, nie jedziesz. Dzięki wam, że byliście na tym teście, właściwie moich takich pierwszych wrażeniach. Ten test oczywiście nie jest sponsorowany. Logitech wysłał mi tą kierownicę, muszę im tą kierownicę oczywiście zwrócić. Ale dziękuję Logitechowi za to, że mogłem sobie to sprawdzić i zobaczyć, na czym polega ich najnowszy sprzęt. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Cześć. O, controller disconnected. What the hell? Akurat teraz? Sam koniec? Restart lab. Dlaczego? A, dobra. Pad mi się rozłączył.